Witam, witam, akwarysta niedzielny. Jak widzicie, pokażę Wam dzisiaj lampkę Aquela. Dlaczego e, posłuży mi na strychu jako oświetlenie, a nie do oświetlenia akwarium? To jest e, kolejny dowód na, e, na to, że mnie firma Aquel nie lubi. Dobra, ja ją podłączę do prądu. To jest mój strych, gdzie robię porządki, właśnie. E, podłączymy ją do prądu. Poczekajcie, muszę zrobić pauzę. Dobra, podłączyłem do prądu. Teraz ją włączymy tą lampę. O, jasność. Pięknie świeci, prawda? O, i już połowa nie świeci. Nie wiem, czy to widzicie. O, i już świeci. Dobra, chwilę poświeci. I potem przestaje połowa tego, tego świecić, tej, tej, tej lampy. E, ja ją wyłączę. Jak widzicie są dwa rzędy, dwa rzędy diod i te, te diody tutaj w tym miejscu przestają w pewnym momencie świecić a po zgaszeniu jak one przestają świecić e, błyskają po prostu pioruny strzelają w akwarium. Dobra zapalimy znowu o pięknie daje ta lampa. Lampa świeciła jakieś półtorej roku nad akwarium, a od tamtego czasu leży na strychu nieużywana, ale już więcej nie będzie świecić nad akwarium. Będzie na strychu służyła za oświetlenie. Strych jest nowy, więc lampka się akurat przydała, dopóki nie, nie będzie tu jakiegoś normalnego oświetlenia. Dobra, zrobię pauzę i pokażę Wam. Ona musi poświecić chwilę, żeby się zagrzała chyba. I dopiero wtedy Wam pokażę, na czym polega problem. No. Lampa poświeciła troszkę. I proszę bardzo. Już jedne diody nie świecą. Już jedne diody nie świecą. A teraz wyłączymy. O. I zaraz będzie błyśnięcie. O, 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 o. A to jeszcze słabo potrafi tak błyskać, że piorony strzelały w akwarium. No, jakby ktoś chciał, tak specjalnie, żeby kurna imitować burzę, no to by było ok, ale ja nie bardzo chciałem, w tym moim Malawi, to świeciło. No, to jest właśnie lampa Aquaella. Dobra, tyle chciałem się pochwalić. Na razie, trzymajcie się. Hej.